Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już prawie minął nam kolejny rok szkolny. Rok bez wątpienia trudny dla całego szkolnictwa w Polsce. Warto dlatego spojrzeć na ten rok, spojrzeć, co udało nam się zrobić i jakie mamy plany na przyszły rok szkolny. Zapraszam. Naszym wielkim sukcesem w tym roku szkolnym jest nowy budynek, który bez wątpienia będzie już gotowy na wrzesień bieżącego roku. Nowy budynek, nowa część naszej szkoły pozwoli nam wprowadzić już naprawdę edukację rozdzielną do naszej szkoły. A więc już na poważnie planujemy, wszystkie plany idą w tą stronę, aby podzielić wszystkie klasy od klasy czwartej szkoły podstawowej do klasy maturalnej, na klasy męskie i żeńskie. Jest to rzecz, która dla nas edukacyjnie i wychowawczo ma ogromne znaczenie. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, to polecam wykład na konferencji edukacji klasycznej o edukacji rozdzielnej właśnie. Oczywiście podlinkuję tenże wykład pod tym filmem. Przeniesiemy nasze najmłodsze dzieci właśnie do tej nowej części naszej szkoły. To pozwoli podzielić nam naszą szkołę na dwa skrzydła, skrzydło męskie i żeńskie. Zasadniczo szkoła jest na to w pełni przygotowana, to znaczy tak właśnie była budowana z tym zamysłem, aby podzielić ją na dwie części. Wszystkie sale są zdublowane, a więc nie ma żadnego problemu, aby to przeprowadzić. Będzie to dla nas wielki krok naprzód i z tego naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi. Bardzo dziękuję tutaj wszystkim, którzy wsparli nas w jakikolwiek sposób, dzięki czemu możemy już planować przyszły rok szkolny właśnie w ten sposób. W ten sposób, o którym już od dawna marzyliśmy. Innym sukcesem, którym chciałbym się pochwalić, są nasze organy, które właśnie powstają, właśnie kończą powstawać w kaplicy naszej szkoły. Prawdziwe piszczałkowe organy z roku 2002 sprowadzone z kaplicy szkolnej w Holandii. Piękny instrument w doskonałym stanie, który powstaje już od kilku miesięcy w naszej kaplicy, będzie nam pięknie służył i w liturgii, która przecież jest dla nas sercem naszej szkoły, która stanowi ognisko, wokół którego wychowujemy nasze dzieci. Liturgia sercem naszej szkoły i tutaj te organy będą pięknie służyły właśnie do oprawy liturgicznej, do tego, żeby ta liturgia była godna i piękna. Z drugiej strony planujemy wprowadzić w naszej szkole, również wykorzystać te organy i wprowadzić również naukę gry na organach. To również powinno już ruszyć w przyszłym roku szkolnym. Będzie to piękny instrument, prawdziwa perła tutaj i w Józefowie, i w całej okolicy. Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, Atque Semper Virgo, Felix Celi Porta. Na zakończenie, jeśli chodzi o chwalenie się, chciałbym również pokazać naszą bibliotekę z jej kulturową mapą Europy. Tutaj może krótko wyjaśnię, o co nam chodziło. Chodziło nam o to, żeby pokazać, że biblioteka to nie jest tylko zwykła sala, że jest to takie ognisko naszej kultury, naszej cywilizacji, można by powiedzieć. I ta kulturowo-religijna mapa Europy, zdobiąc naszą bibliotekę, ma pokazać, że pokazać, gdzie są ogniska naszej cywilizacji, co wielkiego, gdzie się znajdowało. I tak mamy tutaj
10 najstarszych uniwersytetów. Mamy tutaj wielkie wydarzenia historyczne, jak bitwa pod Poitiers, jak z punktu widzenia zarówno jakby całej naszej cywilizacji, jak i naszej ojczyzny, więc mamy również chociażby powstanie wielkopolskie, bitwę pod Grunwaldem. Mamy oczywiście również nasz Uniwersytet Jagielloński. Mamy naszych wielkich świętych, ale również mamy miejsca związane bezpośrednio z obecną sytuacją. Miejsca wielkie, o wielkim znaczeniu dla Bractwa Świętego Piusa X, które prowadzi naszą szkołę. Jest to oczywiście seminarium w Ekon i seminarium w Salzkofen. Jeśli chodzi o plany dalej, powiedzmy, dotyczące strony materialnej naszej szkoły, to planujemy gwałtowną, drastyczną rozbudowę zakrystii, przebudowę zakrystii. Ona w tej chwili jeszcze nie jest dostosowana do naszej nowej, dużej, pięknej kaplicy pod wezwaniem świętej rodziny. Również teren wokół nowego budynku to również jest rzecz, nad którą trzeba będzie jeszcze popracować i to czeka nas w przyszłym roku szkolnym. Również wyposażenie tej zakrystii, szaty liturgiczne, to są rzeczy, o które trzeba będzie w przyszłym roku szkolnym zadbać. Teraz kilka słów o tym, jak szkoła działała w czasie tych wszystkich ograniczeń, które nas dotykały. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy w miarę możliwości zapewnić naszym uczniom przynajmniej namiastki pewnej normalności. Udało nam się, no właśnie, na miarę możliwości, przynajmniej w pewnym stopniu, dalej prowadzić nasz szkolny teatr Jorik. Można owoce tego obejrzeć na naszym kanale Paradoks Sokratesa, czy też spektakl o świętej Joannie d'Arc. Wkrótce ukażą się również Uciechy staropolskie. Również na naszym kanale, na naszym Instagramie można zobaczyć już teraz zdjęcia z tych spektakli. Również oczywiście w miarę możliwości z ograniczeniami działała nasza szkolna sodalicja Amor Veritatis, dając przynajmniej części naszych uczniów pewną namiastkę normalnych relacji, normalnego życia. Jeśli chodzi o plany na przyszły rok szkolny, właśnie w kontekście możliwej edukacji zdalnej, jesteśmy tutaj w trakcie bardzo intensywnych przygotowań. Opracowujemy kilka różnych scenariuszy, tak żeby być gotowym na wszystko, tak żeby być lepiej przygotowanym na wszystko. Jeśli spadną na nas kolejne ograniczenia, to na pewno będziemy lepiej przygotowani i będziemy starali się stworzyć naprawdę optymalne warunki dla naszych uczniów, zależnie od okoliczności, zależnie od sytuacji, ale bez wątpienia nie pozwolimy od tak po prostu, aby nasi uczniowie zostali zupełnie pozbawieni relacji międzyludzkich, aby zostali zupełnie pozbawieni tego normalnego życia, normalnego funkcjonowania i posadzeni całkowicie tylko przed komputerem. Pracujemy, myślimy bardzo intensywnie, w jaki sposób, jakie scenariusze działania możemy opracować, tak aby w kontekście możliwych ograniczeń w przyszłym roku zapewnić naszym uczniom po prostu psychiczne bezpieczeństwo, w miarę normalne życie, w miarę normalne funkcjonowanie, przynajmniej w miarę tych możliwości, które będą dostępne. Tyle jeśli chodzi o to, co nam się udało osiągnąć, o nasze plany na przyszły rok szkolny. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy z jednej strony powierzają nam swoje dzieci, zaufali nam. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają naszą szkołę w jakikolwiek sposób, przez modlitwę, materialnie, dobrym słowem. Wszystko, za wszystko to serdeczny Bóg zapłaci. Ja codziennie w trakcie mszy świętej, w modlitwie pamiętam o wszystkich i rodzicach, uczniach naszej szkoły, o dobroczyńcach naszej szkoły również nieustannie wspominam i raz w tygodniu odprawiam mszę świętą w intencji całej naszej szkolnej wspólnoty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.